Jakie były najważniejsze przekazy tej konferencji, tego kongresu? Ja myślę, że kluczowym przekazem jest to, żeby być szczerym, autentycznym, prawdziwym. To wybrzmiało bardzo mocno z wystąpień naszych gości, ponieważ tylko szczerość, autentyczność, prawda wpisują się w to, co jest wartością public relations. Dużo młodych prelegentów w tym roku. Dlaczego? Ja zawsze staram się odpowiadać na zapotrzebowanie naszych gości. Rok do roku robimy badania i te badania uświadomiły nam w ubiegłym roku, że tego właśnie oczekują nasi goście. Stwierdziłem również, że czas ludzi młodych nie tylko nadchodzi, on już jest, nadszedł i to oni powinni niejednokrotnie uczyć nas, starszych, jak wykorzystywać efektywnie, skutecznie narzędzia, którymi się posługują. A my powinniśmy czerpać tę wiedzę, bo w ten sposób nie tylko sami się ubogacamy, ale również będziemy mogli przekazywać tę wiedzę dalej. Jesteśmy tuż przed wyborami. Znowu PR ma zły PR, czyli znowu się mówi, a PR-owska zagrywka, a PR-owskie działania w kontekście negatywnym. Jak z tym żyć, wy PR-owcy, jak możecie z tym żyć? To się już nie zmieni. Przynajmniej takie mam zdanie, dopóki nie będzie jakiejś penalizacji tego typu zachowania, nie będzie. PR musi sam zadbać o swój PR. Być może eliminować z branży osoby, które stosują praktyki nieetyczne i nie są PR-owcami. Są manipulantami, są kłamcami, są oszustami. Politycy bardzo często szukają osób, które będą za nich wykonywały brudną robotę. I niestety zwracają się z tym i z prośbą o takie działania do ludzi, którzy zajmują się komunikowaniem. I to odium działań nieetycznych, działań można nazwać korupcyjnych i takich manipulacyjnych, spływa na pozostałych. Na tych, którzy chcą w sposób profesjonalny, prawdziwy, zgodny ze stanem faktycznym komunikować nawet rzeczy trudne. Na wszystkie sposoby odmieniany było na kongresie zestaw dwóch słów: sztuczna inteligencja. Czy PR jest skazany na sztuczną inteligencję? Tak, można tak powiedzieć, że jesteśmy skazani na sztuczną inteligencję. Tak jak i wiele innych branż, musimy sobie z tym radzić, co już jest i co przed nami. Szczególnie dotyczy to tworzenia treści, kreacji, poszukiwania pomysłów, które następnie będą wdrażane w życie. Przed nami przede wszystkim analiza potencjału sztucznej inteligencji, a także nauka umiejętności etycznego jej wykorzystania. To jest, myślę, wyzwanie na najbliższe 5 do 10 lat. Kongres za rok, o czym będziemy mówić? Nie wiem. Po wyborach? Tak, chyba już wszystkie będą za nami. Może będzie trochę spokoju.